naszym masterze. W momencie, kiedy już poskręcałem wszystko, była założona obudowa pod silnikiem. No, zadzwonił klient i powiedział, że a, bo jeszcze filtry i oleje. Ach, taki żartowniś, ha, ha, ha. Tutaj mamy takie zlecenie od klienta na kolejny bolid. Tym razem jest to Fabia Skoda. Tylne tuleje przedniego wahacza. Ja sobie wziąłem i przednie, i tylne, bo to nie wiem, 15 zł chyba ta tulejka przednia, a często jest tak, że jak się wyjmie, to ona wcale fajna nie jest. Więc jestem zabezpieczony. Uszczelnienie odmy tam widziałem spod separatora rzeczywiście. Coś tam się poci i łożyska, w tym przypadku chodzi o łożyska kół przednich, huczą nam te łożyska. Natomiast no auto jest oczywiście świeżo po przeglądzie, to tutaj to napisał diagnosta. I ja patrząc już na kolor tych kołpaków i felg, mogę się domyślać, że z hamulcami będzie ciekawie. Pewnie są zardzewiałe. Aż miło. Mamy tutaj hamulec przedni Skoda Fabia. Tą, którą wcześniej mówiłem, że będziemy robić łożyska. I tak jak mówiłem, tak jak się spodziewałem, przedni hamulec to jest jeden wielki chrupek. I jak to ruszę, to się pewnie rozpadnie wszystko. Łącznie z tymi tutaj na przykład sprężynkami. To jest wszystko przekorodowane na wskroś. No właśnie. I odwieczny dylemat mechanika. Wiecie, no bo mamy zlecenie na łożyska. A diagnosta przecież nic nie mówił klientowi. Często jest, wiecie, tak wszystko to tak na pograniczu legalności. Nie wiem, zrobię zdjęcia, wyślę właścicielowi. Mam nadzieję, że jest na tyle rozsądny, że zgodzi się, aby ten hamulec przy okazji zrobić. Tutaj dodatkowo jeszcze nie było jednej śruby przy kole. No ale to akurat w tym momencie problemem nie jest, bo będziemy wymieniać całą piastę z łożyskiem, cały zespół, więc ten zepsuty gwint akurat w tym momencie jest najmniejszym problemem. No nic, widzimy się za chwilę, zobaczymy, jaka jest decyzja klienta, co z tym w ogóle zrobić. No i słuchajcie, mamy decyzję jedyną słuszną, przedni hamulec idzie do wywalenia, wymieniamy komplet tarcze, klocki, wyczyścimy zaciski. No i wtedy dopiero to będzie miało sens. Do tego pójdzie tutaj nowa piasta, zresztą z jednej jak i z drugiej strony. O i wtedy będzie się znowu parę lat kręcić. Słuchajcie, ciemno się zrobiło i nie przez to, że nie zapłaciłem rachunku. Po prostu przeszła dość mocna burza, nie mamy energii i już od popołudnia. Ale jak widzicie, z bunią dajemy radę jeszcze na razie. Tą skodziankę tutaj próbuję na jutro przyszykować, żeby to poskładać. Oczywiście wyszło jeszcze coś takiego, przewody hamulcowe, które nadają się tylko i wyłącznie do tego, żeby na nich zacisk powiesić, z tego względu, że o, no nie, nie pokażę wam, pokażę wam, tylko muszę o kąt światła zmienić, zobaczcie, tak wyglądają przewody, także tutaj musicie zrozumieć, jakoś się tym bardzo nie przejmuję. A chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz właśnie, jak zarosły gniazda, może się da. Zobaczcie. No jest nieźle. Jest nieźle syfu, co nie miara, no musimy to wyczyścić dobrze. Swoją drogą ciekawe, czy te tuleje będą miały wymiar. Ale myślę, że tam jest no dużo zapasu, jest, bo ta tuleja plastikowa, ona jest większa chyba prawie o milimetr, także myślę, że nie będzie to przeszkadzać. Opel Insignia z dwulitrowym dieselkiem i problem jest taki, że auto jakoś tak dziwnie przyspiesza, zwłaszcza z niskich obrotów. Tutaj nam właściciel zgłasza, że późno wstaje, że tak powiem, nie odciągnie od razu, gdzieś tam jakieś takie zawahania są. Słuchajcie, tak dobrałem się do... Zabiorę sobie to niezbędne narzędzie. Nie pytajcie, po co było potrzebne. Zabrałem się do EGR-u z racji, że jest błąd w sterowniku. Tam jakoś nieprawidłowe działanie, pozycja tego EGR-u nie pasuje sterownikowi.
Tutaj mam już wyciągnięty ten EGR, rozbrojony, czyli tą część elektryczną sterującą i ten grzybek. Zobaczcie sobie, tak się da go ustawić, że się zacina i stoi sobie tak otwarty. Czyli coś jest na rzeczy. Tak jak wspominałem, dzisiaj nie ma prądu, więc to tylko co można wykonać ręcznie robimy, ale myślę, że taki stan rzeczy nie będzie przecież trwał wiecznie, więc jutro damy mu szansę, jutro pójdzie ta część po prawej stronie do myjki ultradźwiękowej i zobaczymy, jaki będzie efekt. Na nowy przyjdzie czas, zwłaszcza, że tutaj demontaż tego ustrojstwa jest banalny, to trwa myślę, że 5 minut, dla opornych 10, powiedzmy tak jak dla mnie. No i tyle w temacie. Zobaczymy jutro, jaki będzie efekt po czyszczeniu. A ciekawe, czy się schowa. O, poszedł na to. Kolejny dzień bez prądu, można powiedzieć. Na szczęście są jeszcze rzeczy, które można zrobić ręcznie. Czyli choćby nawet wprasować się tu leje. Prasę śrubową mam założoną. No i tutaj nie wiem, nie ma żadnych... żadnych tajemnic, po prostu kręcimy sobie taką śrubą, aż nam się ta piasta wprowadzi. Nie wiem, czy widać, ja sobie tutaj zawsze robię markerem taką linię, aby widzieć, czy ta tuleja nam się nie przekręca, żeby ona była w swojej pozycji. No, a wracając do tematu prądu, to coraz częściej chodzi mi ostatnio po głowie zakup jakiegoś alternatywnego źródła zasilenia, nie tylko warsztatu, ale i domu. Zwłaszcza z niepokojem spoglądam w kierunku nadchodzącej zimy. No nie wiem, napiszcie, jakie wy macie rozwiązania, jakie te agregaty. Tego jest zatrzęsienie oczywiście na rynku. Większość to jest, wiecie skąd to pochodzi i chociaż nie mam doświadczenia, to mogę się domyślać. Ale z drugiej strony nie wiem, czy te tanie agregaty właśnie to one są aż tak złe, czy powiedzmy sobie jako alternatywa kilka godzin raz na jakiś czas, czy to dawałoby radę, nie wiem, poradźcie coś, napiszcie. No i mamy nasz EGR z Insigni po kąpieli, działa teraz bez zacięć, wszystko fajnie chodzi, za każdym razem. No i składamy do kupy, montujemy na auto, zobaczymy jaki efekt. Natomiast słuchajcie, samo czyszczenie nie jest remedium na wszystkie problemy związane z zaborem EGR. To, że ta część się zużywa, jest jakby naturalnym procesem w samochodzie, jak każda inna część ruchoma. Wyrabia się ten szpień, powoduje tutaj powstawanie luzu, co za tym idzie przedmuch spalin do środka i wtłaczanie ich do części elektrycznej tego zaworu, a stamtąd już tego nie wypłuczemy, nie wydmuchamy. Powoduje to też, że sam grzybek będzie nam się kosił, może się nam przycinać. Także różnie to jest. Oczywiście tutaj akurat niewiele ryzykujemy, ponieważ montaż, jak wam wcześniej wspominałem, jest banalny. To zajmuje chwilę umycie tego. No i zobaczymy. Ostatnio walczyłem z Hyundaiem i40, bodajże 1.7 CRDi, gdzie był błąd przepustnicy, no i klient życzył sobie, aby mu tą przepustnicę wyczyścić, co się okazało po rozebraniu. Wcale nie była zaklejona, zabrudzona. Nic też nie powodowało to, żeby się tam ta klapka zacinała. Natomiast luz właśnie na ośce spowodował, że no ciśnienie, nadciśnienie, które powoduje, powstaje w układzie, tak, i te ta mgła olejowa z odmy, ten olej po prostu, który się tam wytrąca, został wpompowany w ilości no, dość dużej już do elektroniki, no i zakłócił jej po prostu działanie, także czyszczenie w takim wypadku nie ma najmniejszego sensu, bo to wiecie, wyczyścicie i za kilka godzin pracy będzie to samo, nawet jeśli się uda uzdrowić na chwilę. Podobnie jest tutaj, no trzeba to ocenić. Nie zawsze to ma sens, najczęściej jednak trzeba ten zawór wymienić, ale tak jak tutaj no, mówię, koszt niewielki, można spróbować. A jeśli chodzi o położenie samego zaworu, oto znajduje się dokładnie tutaj brązowa wtyczka i dwie śruby, które go trzymają.
Dobra, odpalimy sobie. Przejedziemy się kawałek na razie bez podpiętego komputera, diagnoskopu, tylko dlatego, że bateria jest już, wiecie, na kilka minut. To i tak nie ma sensu. Podłączyłem, ona się podładuje, a ja sobie międzyczasie po prostu zobaczę, jaki jest efekt. Czy to auto lepiej przyspiesza teraz, czy nie. Słuchajcie, nie wiem, czy na nagraniu usłyszycie, ale posłuchajcie. Witaj dwumaso. A słuchajcie, ogólnie auto przyspiesza przyzwoicie. Już przed 2000 czuć przyrost momentu. Na każdym biegu bardzo płynnie, więc na razie to wszystko wydaje się działać. Jeszcze sobie wykasuję błędy ze sterownika, jak podjadę, zobaczymy. Żeby było czysto. No i zobaczymy, na jak długo to pomoże. A tutaj mamy błędy, które w sterowniku są. System podciśnienia w układzie recyklingu spalin, zbyt dużą nieszczelność i tak dalej. Coś tam z kluczem immobilizera, to nas nie jakby nie dotyczy. Układ recyklingu spalin, świeca żarowa trzeciego cylindra, o, widzicie, to jeszcze do sprawdzenia jest. No i tam obwód regulacji ciśnienia do ładowania, upływ powietrza w układzie dolotowym. Może to mieć właśnie związek z tym, że nie domykał się zawór. No EGR nam się nie domykał, tak? Zobaczymy sobie teraz, wykasujemy błędy, pojeździmy trochę, zobaczymy jeszcze raz. Miała mi się ostatnia rozmowa z którymś z moich klientów. Właśnie pan próbował mnie przekonać, że on oszczędza bardzo dużo paliwa, ponieważ przy każdej górce, przy każdym wzniesieniu wykorzystuje po prostu to i dojeżdża sobie luzem po prostu do skrzyżowań i tak dalej, wyrzuca wcześniej na bieg. Więc chciałem wam pokazać chwilowe zużycie paliwa. Teraz jedziemy sobie na trzecim biegu, przyspieszamy. I wyrzucamy na luz. Oczywiście trzeba przyjąć pewną poprawkę, to wszystko działa z opóźnieniem, ale spalanie mamy cały czas w granicach 1 litra. Przyjmijmy. A teraz co się stanie, kiedy hamujemy silnikiem? Spalanie mamy 0, czyli w nowych samochodach, kochani, jest to bez sensu, wyrzucanie na luz i jechanie po prostu do skrzyżowania wcześniej, bo myślimy, że zaoszczędzamy. Nie, silnik musi spalić swoje, jakąś wartość musi spalić, natomiast przy hamowaniu silnikiem zużycie paliwa spada do zera. Nie ma, jeszcze manualnie po prostu muszę sprawdzić te świece żarowe, ponieważ teraz na dogrzanym silniku sterownik nie załącza, więc błąd może się nie pokazywać. Zobaczymy po prostu, przemierzymy sobie ich oporność. Tym razem obyło się bez ekscesów. Wszystko ładnie się pięknie wykręciło. Ja skorzystałem sobie tylko z tej okazji, że silnik miałem gorący. I co następuje? Następuje mniej więcej to, że na świecy trzeciego cylindra, nie wiem, która ona jest teraz, bo mi się wymieszała. Wymieszały mi się. Tu mamy 0,8 ohma. Dobra, o tak może będę wam sprawdzał. A to jest świeca trzeciego cylindra. Dokładnie ta. Pozostałe mają właśnie tak 0,8, 0,6, 0,7. No, tu też 0,6. To wszystko zależy też od temperatury. Dobra, zamawiamy świeczki. Po lewej stronie mamy komplet nowych świeczek, oczywiście żarowych. Jak pewnie zauważycie, pierwsza od lewej różni się od pozostałych, ale to tylko tym pierścieniem tam pod konektorem zagniecionym. Tu jest w kolorze żółtym, więc sugeruje to pewnie jakiś stop miedzi. Tu dalej nie wiem, czy to jest zwykłe jakieś, no nieważne, mniejsza o to. W każdym bądź razie z jednej partii przyszło
Natomiast widać, że jest różne numery, wszystko się zgadzają. Wszystkie świeczki ja sobie już przemierzyłem, mają po 0,7 te nowe, ale co by nie być gołosłownym, postaram się Wam pokazać przynajmniej pierwszą. No. I tak ze wszystkimi jest. Honda HR-V z benzynowym silnikiem. Dzisiaj mamy serwis olejowy tutaj zrobić. Silnik, skrzynia biegów w automacie to jest. Ale to nie gwóźdź programu, to nic tutaj ciekawego Wam raczej chyba nie pokażę. Natomiast auto jest z 2017 roku i chciałem Wam pokazać takie auto świeższe, jak na moje warunki na przykład. Nie co dzień takie auta podjeżdżają. I tak podzielić się właśnie swoją uwagą na temat zabezpieczenia antykorozyjnego w nowszych autach. To miejsce, myślę, że tu już by przy puknięciu młotkiem przeszło na wylot. Ogólnie nie jest jeszcze źle, tutaj właśnie na tej wnęce prawej od pasażerów jest najgorzej. Takie jakieś naleciałości sam się pojawiają, ale ogólnie patrząc na to wszystko widać, że zabezpieczenie antykorozyjne, jeśli chodzi o fabryczne, jest, no w zasadzie nie istnieje tutaj, to gdzieś tam jakieś może szczątkowe, tutaj gdzieś coś położone, jakaś masa, chociaż nie wiem, czy to też do końca oryginalne jest. Tutaj ktoś już coś pudrował, wnęka bagażnika. No i takich miejsc jest kilka już, które zastanawiają człowieka. Już nie mówię o takich rzeczach jak zwrotnice, czy gdzieś tam mocowanie zawieszenia, bo to są grube rzeczy, grube elementy. To na mnie przekoroduje, chociaż brzydko wygląda moim zdaniem. No i takie moje przemyślenie, że chyba ostatni moment, żeby zrobić cokolwiek z tym autem, uratować go. Pomimo, że dopiero 5 lat, albo już 5 lat na dzisiejsze warunki, nie wiem co o tym w sumie myśleć. I zrobić właśnie porządną konserwację, żeby to auto mogło jeszcze kilka lat posłużyć, wiecie, tak blacharsko przynajmniej, bo mechanicznie może nie będzie problemu, tak, ale jak to zostawimy tutaj, zaraz będzie dziura. No i oczywiście najważniejsze to, że jeszcze tych dziur, żeby nie było, czy tam tej korozji takiej zaawansowanej przed konserwacją, bo często właśnie spotykam się z takimi, można powiedzieć, opiniami, że a panie, bo mi zardzewiało, to trzeba by teraz zakonserwować. Wtedy to już niewiele da, znaczy da, ale to najpierw trzeba usunąć korozję, co nie jest takie łatwe ze względu na złożoność konstrukcji. Słuchajcie, mam do Was pytanie, bo wcześniej Wam wspominałem auto ze Stanów. Czy macie jakiś sprawdzony sposób na szukanie części? Bo jak wiadomo, te winy, które są nabijane, te numery win nabijane na aucie, one, no przynajmniej nie wiem, jak dzwonię na hurtownię do nas, to każdy oczy przekręca i mówi, że to panie, to nic nie da. No i mamy tutaj taki klasyczny problem właśnie już na samym początku z filtrem do skrzyni biegów. Co prawda chłopaki chcieli dobrze i dali dwa zestawy, bo nie byli pewni, który może pasować do tej skrzyni. Okazuje się, że nie pasuje żaden. No tutaj silnik to jakiś standard, więc tutaj te filterki już były brane, kiedyś wymieniane, więc to akurat nie jest problem. No i właśnie to pytanie, macie jakiś patent, czy jak to szukać w ogóle? Bo no widzę, że jest z tym problem. No i kolejna prosta robota, kolejna prosta czynność, wymiana oleju. I niestety klient nie wyjedzie dzisiaj z racji tego, że filtr, który występuje w tej skrzyni biegów, nie jest dostępny u nas na żadnej hurtowni. Nikt nie chce lub nie potrafi tego ściągnąć. Znalazłem to gdzieś tam w internecie ogólnie mówiąc. I oczywiście przyślą ten filterek, natomiast z racji tego, że dzisiaj mamy piątek, pewnie przyjdzie w poniedziałek lub we wtorek. No ale cóż zrobić. Są rzeczy, których po prostu nie da się przeskoczyć. I tyle wszystkiego. No, wszystko mamy ogarnięte, resztę zostało zalać skrzynię olejem nowym.